Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Patryk i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim! Tak, w ostatnim odcinku zrobiliśmy pierwszy quest ze smokiem, pierwszego smoka zabiliśmy. Ła. I zanieśliśmy tej tarczę i tam do niebieskiej kuźni miecz Wilkasa, czy jak on tak się nazywa. Weź się zamknij, ja pierdzielę. I teraz chcę zrobić, które to było? Te kłopoty w Skyrim. Bo wiem, że te z siwobrodymi to jest quest główny, a nie chcę za szybko kończyć fabułę, żeby ostatnie zadanie było na ostatni odcinek, tak? Powiedział 200 odcinków później. Cześć. Hej ty, szukamy kogoś w białej grani. I zapłacimy dobry pieniądz za informację. Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Spoko. To nara. W końcu ją znajdziemy. Podejrzane, ale okej. Okay. Kurde, ja chyba w tej grze po prostu jestem idiotą. Przycisk, pod którym miałem nagrywanie, było też czytywaniem save'u. Więc... no, już myślałem, że nie umiem zapisywać, ale wyszło, że cały czas sobie grę wczytywałem. Przy każdym zaczęciu i wyłączeniu filmiku. Nie, no to trzeba opublikować. Taki fail to naprawdę. Dobra, mapa. Mamy... tu iść? Ale daleko, ja pierniczę. Postawię sobie znacznik. Będzie trzeba potem pozwiedzać sobie świat. Dobra, idziemy. To jest w tamtą stronę. Czyli trzeba okrążyć. Zamek. Hui! O, o, o. Kojarzę to. Czekajcie. Tu chyba mogłem zapłacić, żeby zwiedzić świat. Chyba. Potrzebujesz transportu? Dokąd chcesz jechać? Dobra, co odkrywamy? A poodkrywamy wszystko. Właź na wóz i spadamy. Znasz jakieś koty? Kazid. Tak o sobie mówią. Podobno na południu. Aha. No właśnie widzę kota. Przeróbka chyba czeka Sparrowa. No to ja sobie w tym czasie pozwiedzam trochę świata. Będą nowe lokacje, będzie można szybciej niż za każdym razem biec. Odkryjmy. O. Dziękuję. A ten gdzie zwiał? Cześć, gdzie on zwiał? Siwobrodzi wezwali smocze dziecię do wysokiego Hrodgaru. Wiem. Hehehe, wiem, ja zawsze wiem. Dobra, czyli będę się tak tepał. O, katana! Masz jakiś problem taki? W moim kierunku? Koń! Jedzie ze mną? Co ty wyrabiasz? O, ty mały złodziejaszku! Nara! Uhu! Będę miał spore problemy, ale... nara! Jestem tady w białej grani, wszystko się ogarnie. Możesz szybciej jechać? Może! Super. Podobasz mi się, stary. Tu. A te nogi dziwnie biorą się, jakby mu się tak jakoś wykręcały. Ale to chyba ta z przodu jest tak. Odkryto? Miodosytnia, czerwoniak. No fajnie. Cześć, kura. Patataj. Miało być kic. O, kic.
wodospady. Przepiękne. No tam się chyba teraz nie dostanę koniem, ale dobra. Chociaż dostanę się. O. Co? O, szczur. Szczur, szczur. Szczur mnie goni, ludzie, ratunku. Szczur mnie goni. No masakra. Co się tak ścina? Mogę strzelać z łuku, ciekawe. Ale nie sięgnę go, kurde. Ara. Wytrzymaj koń! Dobra. Damy sobie, lecimy. Uhu! Szczur mnie dalej goni? Nie, zgubiłem go. Super. Ale poznamy sobie dzisiaj świata. Patrzcie, drzewa. O nie, drzewa. Ła. Coś, co mam u siebie normalnie za oknem, a... Wilki! Tym razem was nie zabijam, bo... Biegniecie ze mną? Ła! Chodźcie do mojej watachy. Jak zsiąść? A. Safe, bo może być niebezpieczna. Ostrzegam. Odsuń się. O, o. Nekromanta? Szkielety! Zabiłem już się? Serio, na dwa strzały poszła? Klejnot duszy, zwój wezmę, szata. No magia to mi taka niepotrzebna. Nie wiem, po co wziąłem sztylet, ale okej. Co my tu mamy? Kamień rytuału. Dobra, użyj. Ci, którzy otrzymali błogosławieństwa znaku rytuału, mogą się raz dziennie wskrzesić okolicznych nieboszczyków, by walczyć u ich boku. Wezmę sobie. Nie mam osiągnięć, że koń! Stój! Tylko szczerze mówiąc, jestem ciekawy, co i jak będzie z tym kamieniem, który pozwalał mi wybrać, czy będę chciał być wojownikiem, magiem, czy jakoś tak. Jakbym poszedł za gromowładę, to bym znalazł, ale... Cześć! We can be friends! Uhu! A tam jakiś most chyba. Cześć, łosiu! Dawaj, strzelę, zastrzelę kogoś. Nie ruszaj się! Dostał! Teraz ciebie. Chodź. A ja tutaj miałem być. O, level. Jej. Awans. Jedziemy w zdrowie. Dobra, co by sobie rozwinąć? Chyba broń jednoręczną. A może ucznictwo będzie pierwsze to. Przyda się. Jak kołać? Cześć. Posiedzisz tu koniu? Chwila. Tu się my to płaci, widzisz? Co? Jak chcesz pójść drogą dalej, to wyskoczysz z, powiedzmy, 200 sztuk złota. Niech będzie. Nie warto się dla ciebie trudzić. Wynoś się stąd, zanim zmienię zdanie. Mam tam być. To kiepski moment na zgubienie drogi. Oddawaj moje złoto! Coś ty z nim zrobiła! Czemu się buławę?
Jakaś dziura. Aha, bo nie mam już. Chwila. Na jedynkę. Miksurki. Co to było? Jest tam kto? Nie ma. Dawaj! Padł. To była prawdziwa walka? O nie, Herst. O, Herst jest mocny. Przedmioty, mikstury. What a fight, bitch! Uhu! To ja już schodzę, papa. A ty? Nie. Ty jesteś Herst. On? Ale mi zwiał! O, żeś ty frajerze. Co masz? Złoto. Moje złoto. Ciężki pancerz. To jest hełm do Wagina. A wezmę sobie hełm. Ale masz... Irokeza. Dobra, będę poszukiwany w białej grani, ale no trudno. Dziękuję. Omniam diabla wenda. O, nic. A mój koń? Papa. Walka na strzały? Dawaj w... Rajerze. Dostał. Padł. Spadnie. Ah, fuck. No i gdzie jeszcze ktoś? Dobra, to oddalmy się kawałek, nikt gra się nie ścinaj. Jeden przycisk i idziemy się. No. Proszę liczyć z Farkasem. Ale wy macie imiona, ja pierdzielę. Gorzej jakby jakiś strażnik złapie i będę miał problem. Ale jestem tarem, więc chyba będzie dobrze. Oby. Nie chcę was znowu zabijać. Opa. Tym razem was nie zabijam. Moje drogie wilki. Jesteśmy rodziną! Fajny miecz. Też chcę taki. Ale on chyba jest dwuręczny. Ale wygląda fajnie. Jakiś deedryczny pewnie. No ładuj się. A! Nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie. Bada fuck, co to tak się ścięło. Co ja mam z tą grą? Mało miejsca chyba na dysku. To dzisiaj będzie krótki odcinek, ja mu tylko to zaniosę i pożegnamy się. Tu. Jestem
Nie wiem, czemu to się ostatnio ścina. Muszę trochę usunąć filmików. Nie no, swoje chyba usuwam. Raz na jakiś czas. Farkas. Skior mówi. Problem rozwiązany, nie pyskuj. Nie oczekiwałem po tobie niczego innego. Ponownie nas nie zawodzisz. Dziękuję. No, czekaj na ciebie, szukam pracy, no. Skior cię szukał jakiś czas temu. Czego chce? Nie wiem. Powiedział tylko, że musi z tobą porozmawiać, zanim zrobisz cokolwiek innego. Nie lubię go złościć, ale jest pewne zadanie, jeśli zechcesz je przyjąć. A spoko. Próba honoru. Oszukaj kobietę. Porozmawiaj ze Skiorem. To może na następny odcinek. Nie, kurde, mi się wydaje, że będzie on za krótki ten. Pogadajmy sobie chociaż. Ja może skoczę do Gwiazdy Zarannej, bo ogarniam. Cześć, Aera. Możesz zadawać mi pytania. Tu jestem. Chciałeś się ze mną widzieć? Tak. Zdaje się, że nadszedł twój czas. W jakim sensie? W ubiegłym tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że wie, gdzie możemy znaleźć kolejny fragment Udrada. Wyglądał mi na głupca. Ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. A co ja mam z tym wspólnego? Ale nadszedł odpowiedni moment na twoją próbę. Wykaż się honorem, a przyjmiemy cię do grona towarzyszy. Farkas będzie twym bratem tarczownikiem podczas tej wyprawy. On odpowie na wszystkie twoje pytania. Rojo musiał być zadowolony. Postaraj się nie przynieść wstydu. I nie daj mu zginąć. Dobra, no to kurde, takie chodzenie sobie. To tylko porozmawiam i popa. Bułka, mnionio. Cześć. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. Zostajesz moim bratem tarczownikiem? Tak mi powiedziano. Postaraj się za mną nadążyć. No dobra. Jak lepiej korzystać z ciężkich pancerzy? Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. Może starczy. W porządku. Od kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvaskr. Fajnie. Widzę, słyszę i wiem wszystko. Dobra, no to dzisiaj będzie krótszy odcinek. Och, umiem dotrzymywać tajemnic. W tej sali to niezbędne. No fajnie. Mam nadzieję, że nikt za tym nie tęskni. Potrzebujesz czegoś? Tak, chcę użyć tą miskę na ryja. No nie ruszaj się! Tak, tak. O, chodź! O, chodź tu! Wal się. Poniszczę wam za karę. He, jestem taki zły. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Przygarnął mnie i pomógł mi odmienić życie. To fajnie. Plum. Dobra, tutaj kończymy. Trzymaj się, Farkas. Chodź, uśmiechniemy się do kamery. Farkas. No. Siema. Co tam? Dobra, więc w tym odcinku mamy już to wszystko na dzisiaj. Niestety, ale planuję następne serie, więc muszę ograniczyć trochę zajmowanie miejsca na dysku. I właśnie pousuwam sobie z 10 gier. Może będzie lepiej. Dobra, to na razie kończę, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się już za niedługo. Przed chwilą to mówiłem. No to na razie. Pciu.